Czy pan w ogóle prywatnie przed wejściem do polityki znał pana wicepremiera Morawieckiego? Tak. Prywatnie to za dużo powiedziane, znaczy, znałem go. Ze świata finansów. Tak, znałem go, ale prywatnie to za dużo powiedziane. Czy pan uważa, że to jest człowiek, który by się porywał na bycie wicepremierem i w tej chwili już w ogóle człowiekiem odpowiedzialnym za finanse, został ministrem finansów, nie mając świadomości, że te pieniądze gdzieś są i że on je, i że budżet się dopnie? Czy były prezes banku pozwoliłby sobie na coś takiego? Ale czasami jest tak, że ludzie odlatują. Jak wczoraj się okazało, że są pani premier i pan wicepremier są pomazańcami boskimi, bo tak, tak pani powiedziała, tak powiedziała, że jest tak, pomazańcem. Tak rozumiem, jest, że Jarosław tak. Kaczyński ma cechy boskie. No to wydaje mi się, że odlecieli po prostu. I to jest, wie pan, takie zaślepienie władzą. Tutaj skok na spółki Skarbu Państwa, tu władza nieograniczona. Ja do końca nie rozumiem. Wiem, że minister Szałamacha był złym ministrem. Przyznał się, że 500+ jest na kredyt, bo muszą emitować obligacje na ten program, ale wicepremier Morawiecki też swego czasu powiedział, że jest na kredyt. Czyli obaj mówią, że jest na kredyt, ale chciałbym wiedzieć, no, minister Szałamacha nie umiał nawet wprowadzić podatku handlowego. Podatek handlowy zabija polskie sieci, a nie zagraniczne, a dwa, jest niezgodny z prawem unijnym. Natomiast w tego typu sytuacjach dobrze było wiedzieć, co złego zrobił tamten i co dobrego zrobi ten. Nie wiem tego. To jest po prostu normalne. Wymiana jakaś tam w rządzie, niby rekonstrukcja, a Misiewicze jak bankietują, jakby bankietowali, tak bankietują. Czy pan jest w stanie dzisiaj powiedzieć, że za rok, za dwa czy za trzy lata budżet się przewróci z powodu tych wydatków? Mam poważne obawy, że będzie dużo gorzej. Mamy spadek inwestycji, czyli firmy polskie dużo mniej inwestują, bo niepewność, chaos prawny, nie wiadomo co będzie, nie wiadomo czy wzrosną na podatki, obawiam się, że wzrosną. Bardzo obawiam się tego podatku jednolitego, niby uproszczenie, a de facto podwyższenie podatków i składek dla wielu osób. A dlaczego? No tak sądzę, że będzie, bo nie ma pieniędzy, bo budżet się nie domyka. Jest największy deficyt przy spadających inwestycjach, przy niższym wzroście gospodarczym będą niższe dochody, a wydatki są rosnące. Przypomnę, jeszcze obniżają wiek emerytalny, na który nas nie stać, potem jest jeszcze kwota wolna, na którą budżetu nie stać. 50% kosztów uzysku, które ma wrócić, czekam na to. No, proszę bardzo, tylko trzeba siły na zamiary, czyli wydatki do dochodów. A dochody będą raczej gorsze niż lepsze, a wydatki wyższe niż niższe. I to się rozjeżdża. Już jest przy takim wzroście ten deficyt powinien być koło zera, a nie 3% PKB. Mam poważną obawę, że to może nam grozić poważnym kryzysem gospodarczym w ciągu roku, półtorej. Mówię to jako ekonomista, nie polityk. Nie cieszy mnie za bardzo, bo zbyt poważny kryzys, taki na przykład z utratą płynnością, potrzebą finansowania Polski przez Fundusz Walutowy, może spowodować, że bardziej skrajne partie niż PiS, takie zupełnie populistyczne, nawet takie mogą być, mogą zyskać popularność, a taka umiarkowana, rozsądna, modernistyczna partia jak nasza może nie być w tym momencie atrakcyjna, bo będzie koniec świata.